вышед фільм палаце на ТВП Інфо о Павле Адамовичу. Нестати, я самом концовке тільки здонжив побачить, але повім не хто забив Павла Адамовича. Відомо ж, що то було онлайн. Я już mówił o tym przestępstwie, zabiciu Pawła Adamowicza, że ten nożownik psychicznie chory, niby to człowiek, że on mydło nie je i szampun dla włosów nie pije. Czyli nie na tyle on psychicznie niedorozwinięty i wariat, żeby niektóre rzeczy takie jak pieniądze na przykład nie rozumieć. Czyli kto z nim, kto jego napawał tym przestępstwem? Chodzi tylko, można domyśleć się. A co właśnie zabiło Pawła Adamowicza? To wielka naiwność. Że on, jak w filmie mówią, posiadał miliardy pieniędzy, złota albo dolców od rynku nieruchomości Gdańska, Trójmiasta. I jak wy sobie wyobrażacie, że jego mafia Tuska, Pełowska, wpuściła w ten rynek, w to mafijne, w tą sitwę mafijną, środowisko i że ona tak zezwoliła potem Pawła Adamowiczu wyjść, kiedy on zrozumiał, że PiS będzie rządził, rządzić trochę dłużej, to sensu nie ma iść razem z tymi zdrajcami, pełowcami. I słuszna decyzja była oddzielić się, odseparować się w jakimś sensie od PO, od Tuska. I plus wsparcie mieszkańców Gdańska, Trójmiasta było na tyle wielkim, że i przez charyzmę osobistą Pawła Adamowicza. Jemu bardzo świeciło i wskazywało zieloną drogę, światło zielone, liderstwo w, może nie w Platformie Obywatelskiej, ale stworzenie ruchu, które by zabrało cały, całkiem elektorat Platformy Obywatelskiej. Przynajmniej tutaj, na tych zachodnich terenach Pomorza. No, najgłębniejsza rzecz, że to on posiadał liderstwo i osobisty nadzór nad tymi miliardami pieniędzy, które dała jemu rozwijająca w tamte 90-tych lub później czasach sitwa i mafia, ta pełowska z czasów WSY, informacyjne służby wojskowe i reszta. Czyli tamten układ dozwolił Pawłu Adamowiczu wyrosnąć, podnieść się, stać gigantem posiadającym pieniędzy, a potem, żeby ta mafia dozwoliła jemu tak łatwo wyjść. Czyli no, pieniędzy, forsy, szmal, ale nie dla Polski, bo dla Polski, niestety, posiadający wielkie pieniądze, to prawie Bóg. I ludzie, tym bardziej mając charyzmy, modlą się, powiem, lider posiadający takie miliardy pieniędzy. I automatycznie lider polityczny, czyli konkurent Tuska i tej sitwy mafijnej, tuskowskiej, która
nad którym jeszcze ktoś stoi. Nie tylko sam Tusk sobie tam, członek wielkiej, jako rodzina soprano. Czyli, co robi wywiad, lub to robili hitlerowcy w Gliwicy, czyli trzeba wejść na teren przeciwnika i z terenu przeciwnika zrobić gówno komuś, żeby to była medialna, rozkręcona rzecz. Żeby potem obarczać winą, obwinić tych, czyjego terenu było zrobione to przestępstwo. Tak samo zrobili i PO-owcy. Na szczule tego psychiczny, schizofreniczny, chorego człowieka, nożownika, bandyty. I on zabił Pawła Adamowicza. I zrobiono to było jakby niby to z ideologii, z terenu elektoralnego, politycznego terenu, niby to z PiS lub ONR lub tym, czym liczyło się. Teraz to wygląda po innemu. ONR i my patrzymy, kto zarządza tym ONR, Kurwin Miki i reszta moskiewskich, kremlowskich posiadaczy tu w Polsce. No, ale PiS to zupełnie inna historia. To układ nacjonalistyczny, propolski i proprawicowy w całej Europie, jak teraz my widzimy. I jakby z terenu politycznego PiS, z terenu tej prawicy, była zrobiona od jakby imienia, politycznego imienia PiS, prawicy polskiej, i było zrobione to przestępstwo, żeby obarczyć winą prawicy. W Charkowie mieszkał kiedyś taki gubernator, kilka kadencji on sprawiał w Charkowie, Kusznariow, który mówił, że ruski język, rosyjski, to z mlekiem matki i reszta. I jego przybrała, ale on taki był charyzmatyczna figura na scenie politycznej. I jego przybrała do rąk partia bandy kryminalistów Janukowicza. I kiedy on stał już niepotrzeben, jego wzięli na polowania i tam zabili, jako kolegę. I potem poczesnie, jakby z dostojeństwem, takim dostojeństwem, pochowali go, tego czego podczas rządu Janukowicza, zdrajcy, którego trzeba na słupkach było tych wszystkich zdrajców wieszać, żeby wojny nie było w Ukrainie, żeby Krym był w Ukrainie i szlejfy gazu, który teraz w takiej cenie był w Krym, to gaz na wyspach krymskich i reszta, i Donbas, to węgiel i żelazo i reszta. Krótce, liderstwo, czyli Kusznariow ten mógł stać konkurentem Janukowicza, jako liderem, człowiek Kuczmy, reszta. I go było zabite jako konkurenta. Coś podobnego w partii Tuska przeciw Pawła Adamowicza. Bardzo widoczny ten związek konkurencji, że go ludzie bardzo lubili, Pawła Adamowicza. Teraz on prawie nie beatyfikacja, Kościół Mariacki chce go złożyć. To trochę przesada, jak my czytamy w Biblii. Takiego nie musi być. Ale u katolika wszystko może stać. Bo u katolików jest i czyściec, który w Biblii nie istnieje. Jest kulty inny, pogański i reszta. Krótce mówiąc, Pawła Adamowicza zabiła najpierw naiwność zabiła.
że on nie patrzył na to, że jak demokracja, demokratyczne media, to wszystko, to i on demokratycznie odchodzi od tej sitwy, od mafii. I ta mafia go potem Tuskowska i zabiła. Tak samo jak sprzedała 96 polskich patriotów na czele z nienormalnej Kopacz, która latała po prosektoriom te czasy, kiedy łzy przelewała cała Polska, normalna Polska, nie ta wiadomo jaka sitwa postkomunistyczna, a ta normalna propolska Polska. Takie to sprawa. The evil had spread like a fever ahead. It was night when you died.